Urza Rutkowska, witam serdecznie Państwa w czwartek, 15 lutego. Czas zaprosić Państwa na horoskop dnia. Zobaczmy, co się może dzisiaj wydarzyć. Zapraszam. Wodniku, dziś na pewno nie będziesz się nudził. Uważaj tylko, aby nadmiar energii nie okazał się dla Ciebie destrukcyjny. Wypracuj sobie odpowiednią taktykę, a bliscy zaakceptują Twoje propozycje. Spraw, by Twoja ukochana osoba czuła się przy Tobie szczęśliwa. Osiągniesz dzisiaj to, do czego od dawna dążysz. Ograniczaj jednak używki. Ryby, nie myślcie dziś zbytnio o pracy. Starajcie się więcej czasu poświęcić własnej rodzinie. Pomoże Wam to załagodzić wcześniejsze konflikty. Plany dotyczące ważnych wydarzeń zaczną nabierać teraz realnych kształtów. Nie ograniczajcie niczyjej wolności. Zajmijcie się ulubionym hobby i chrońcie skórę przed wiatrem i zimnem. Baranie, bardzo dobry dzień. W każdej sytuacji i sprawie możesz liczyć na opiekę kosmosu. Jowisz da Ci możliwość udanych inwestycji i pomyślnych podróży. Dobrze ułożą się też relacje z rodziną i bliskimi. Bądź otwarty na nowe doznania. Możesz liczyć na poparcie swoich zamierzeń. Odporność poprawią Ci witaminy. Byku, Ciebie też czeka równie udany dzień. Twoje plany i stosunki z bliskimi ułożą się pomyślnie. Siedzenie w domu może Cię jednak trochę nudzić. Wybierz się więc na jakąś fajną wycieczkę lub zorganizuj spotkanie w gronie rodzinnym. Bardziej serdecznie zajmuj się swoim partnerem. Dobry okres dla domowych projektów. Nie przegap żadnej okazji do żartów, a tym samym do śmiechu. Bliźnięta, nie grożą Wam dziś żadne kłopoty i komplikacje. Stosunki z osobami bliskimi ułożą się również poprawnie. Możecie też liczyć na sporo zaproszeń i kontaktów towarzyskich. Bez obawy spełnicie teraz swoje marzenia. Realizujcie własne cele. Wypracujcie sobie dobrą taktykę, zajmijcie się też pielęgnacją własnej urody, bo czas na zmiany. Raku, dzisiaj będziesz bardziej pogodny i rozmowny. Dobre towarzystwo lub gorący romans przyczynią się do poprawy Twojego samopoczucia. Większość zaplanowanych działań zakończy się dziś powodzeniem. Uważaj na słowa. Otrzymane oferty przypadną Ci do gustu. Zioła pomogą uregulować Twoją przemianę materii. Lwie, dzień wypełnią Ci głównie radości i przyjemności. Odczujesz też znaczną poprawę w sprawach osobistych. Korzystne aspekty stworzą dobre warunki do zacieśnienia więzów rodzinnych i sercowych. Dobry moment na zmiany. Twoje wysiłki znajdą w końcu uznanie. Wskazany jest Ci jednak odpoczynek w spokoju. Panno, dzisiaj lepiej odsuń od siebie wszystkie kłopoty i nieprzyjemne wydarzenia. Zajmij się sobą i tym, co sprawia Ci największą przyjemność. Nawiązane teraz znajomości i kontakty towarzyskie nabiorą znaczenia. Naucz się być szczęśliwa. Nie zamartwiaj się tak drobiazgami. Problemy żołądkowe spowodowane są złą dietą. Wago, ten dzień przeznacz na dokończenie rozpoczętych już spraw. Zapomnij o problemach, które irytowały Cię ostatnio. Bądź bardziej pewna siebie, a wytworzy to lepszą atmosferę w układach partnerskich i rodzinnych. Miłość może odmienić Twoje życie. Naucz się rozpoznawać swoje uczucia. Pamiętaj, że marchew przyspieszy Twój metabolizm. Skorpionie,
Dzień zapowiada się korzystnie. Uważaj jednak na swoje zdrowie. Zachowaj też ostrożność za kierownicą. Jeśli nie planujesz żadnej podróży, to najlepiej odpoczniesz w swoim własnym gniazdku. Dobry dzień na romantyczne spotkania. Olśnisz wszystkich swoją zaradnością, bądź tylko większym optymistą. Strzelcu, zapowiada się bardzo aktywny i ciekawy okres w Twoim życiu osobistym. W tej sferze nadchodzi czas na podejmowanie ostatecznych decyzji i rozwiązań. Będziesz pragnął miłości i szukał jej spełnienia. Odkryj wszystkie swoje karty, a przeżyjesz bardzo udany dzień. Częściej myśl pozytywnie, a na pewno unikniesz stresów. Koziorożcu, dziś najlepiej poświęć się sprawom rodzinnym. Kwestie związane z tą właśnie sferą życia wymagają Twojego większego zainteresowania. Zadbaj o właściwą atmosferę w układach partnerskich. Weź pod uwagę w końcu potrzeby bliskich. Dzień upłynie Ci bez większych kłopotów. Musisz zadbać o zdrowszy styl życia. I to był już ostatni znak zodiaku. Wszystkich gorąco pozdrawiam, dziękując za uwagę. Zapraszam Państwa na jutrzejsze weekendowe wydanie horoskopu. Do zobaczenia.